Witam serdecznie, powracamy w naszej serii Polska od oceanu do oceanu. Żeby nie zapomnieć, wyłączę szkolenie tegoż oddziału, tejże armii, naszej pancernej husary. Nie ma już potrzeby dalej ich szkolić. Większość naszych oddziałów jest doskonale przygotowana, doskonale wyposażona. Możemy rozważyć użycie naszego doświadczenia morskiego, lotniczego, etc., ale na razie nie odczuwam takiej potrzeby. Rzućmy okiem, jak wygląda budowa, produkcja. Oczywiście brakuje nam olbrzymich zapasów ropy do wszystkiego właściwie. Tylko grupa naszych tutaj najistotniejszych okrętów i wcześniejsze projekty nadal funkcjonują na pełnej mocy. Produkujemy dużo więcej rzeczy niż jest nam potrzebne, ale zapas nigdy nikomu nie zaszkodzi. Zacznijmy teraz od rzeczy najmniej ciekawych, bo chcemy teraz sprawdzić, jak wygląda sytuacja bytności wrogich flot w obrębie tutaj Azji. Na przykład, gdybyśmy chcieli zdesantować się na Wyspy Sundyjskie, jak wygląda bytność flot w cieśninie? Rzućmy tutaj 500 morsów oraz 500 myśliwców w ramach takiego wstępnego rozpoznania, jak wygląda bytność wroga w tym obrębie. I jeżeli nie będzie tutaj zbyt wielu okrętów przeciwnika, być może Misiu dostanie rozkaz zdesantowania się na te wyspy, co powinno nam zapewnić odrobinkę więcej ropy. Gumy mamy już wystarczającej ilości. A więc będziemy polować na ropę. W głównej mierze właśnie interesuje nas ropa. Dalej fajnie by było pozbyć się tutaj z Ceylonu Brytyjczyków, więc również rzućmy tutaj zbliżone siłą skrzydła myśliwskie i bombowców morskich, aby rozeznać się, jak wygląda sytuacja na morzu. Gdy tylko zostaną oni... O, widzę, że ktoś tutaj się przemieszcza. Czy to są floty? Najprawdopodobniej są to tylko konwoje. Niebawem przekonamy się, czy w istocie tak jest, kiedy przeczytamy sobie kilka raportów. Tak jak tutaj widzicie, wszystkie raporty pochodzące z wybrzeży Brazylii to są raporty z polowania na konwoje przeciwnika. Tak więc nie musimy się tym martwić. Dalej możemy zwiększyć skuteczność lotnictwa morskiego. To się nam bardzo przyda obecnie. Zaczekamy, aż opracujemy lepsze systemy noktowizyjne i zaatakujemy Wenezuelę.
ponieważ musimy przebić się naokoło Kolumbii. Nie możemy walczyć z nimi tak, jak walczymy teraz na obszarze Amazonki, gdzie nie ma w ogóle infrastruktury. Potrzebujemy... przerzucić nasze myśliwce i usunąć część bombowców. Zamiast nich będziemy chcieli mieć tutaj kilkaset więcej maszyn w powietrzu, aby mieć pewność, że będziemy mieli przewagę w powietrzu i będziemy w stanie skuteczniej walczyć na lądzie dzięki temu. Uderzymy jednym zdecydowanym, potężnym ciosem w głąb Wenezueli, która nie była w stanie pozbierać się po II wojnie światowej, jak widzicie. Nie mają skąd czerpać rekrutów, mają 6 dywizji, więc ten atak powinien ich zaskoczyć. Błyskawicznie powinniśmy być w stanie przejąć Caracas i uderzyć w Bogotę tutaj od obszarów odrobinkę lepiej zurbanizowanych, że tak to ujmę. Ile jeszcze czasu... Oj, skończyło nam się uzasadnienie ataku na Panamę. Musimy ponowić to, czyli dopiero za 3 miesiące będziemy mogli zaatakować Panamę i tym samym przekonać się, czy możemy przekroczyć piechotą kanał panamski. Nie wiem, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe. Sprawdzimy to tutaj empirycznie już niebawem. Nadal tracimy konwoje, ale wygląda na to, że siły przeciwnika topnieją. Co jest dobrym znakiem? Nie znaleźliśmy żadnych oponentów na tym akwenie, więc przerzućmy nasze siłę tutaj bliżej, na obszary, na których walka ma miejsce. Tak samo zrobimy tutaj. Jeżeli maszyny nie mają zasięgu, przerzućmy je do bliższych lotnisk. Te myśliwce również możemy zacząć do pracy. Szukam tylko jakiegoś dobrego lotniska. Odrobinkę daleko, ale lepsze to niż nic. Czyli, moi drodzy, mamy absolutną przewagę w powietrzu. Szkoda tylko, że nie umożliwia nam to wypchnięcia zupełnie przeciwnika z tego obszaru. Gdy tylko nasze siły dopłyną tutaj, wypowiadamy wojnę Wenezueli, ponieważ nie chcemy, żeby jakiś zabłąkany niszczyciel wenezuelski zaatakował nasze siły, które przeprawiają się tutaj właśnie. Okej. Możemy wypowiedzieć wojnę. Będziemy walczyć z jeszcze kilkoma państewkami, ale wszystkie one są straszliwie po II wojnie światowej osłabione, więc nie powinny być w stanie nam tutaj jakiegokolwiek problemu sprawić. Macie pozwolenie, aby ruszyć przed siebie. Nie zatrzymujcie się przed... Co wy robicie? Musimy wezwać Brazylię do tej wojny. Mm.
Dziękuję. I teraz możemy atakować przez granicę brazylijską. Bo pamiętajcie, moi drodzy, nie możecie atakować z terenu państwa neutralnego. Jest to niemożliwe z punktu widzenia mechaniki gry. Gdy przejmiemy to lotnisko, rzucimy więcej naszych maszyn do boju. Bo na razie nie mamy za bardzo skąd ich tutaj wysłać. Jak widzicie, moi drodzy, wbijamy się niczym rozżarzony nóż w masło, ponieważ przeciwnik nie ma sił, aby nas próbować powstrzymać. No, widzę, że Ameryka tutaj wysyła swoje siły bezpośrednio przeciwko nam. Być może jest to odpowiedni moment ku temu, abyśmy przerzucili naszą armię. Zobaczmy, w jaki sposób będziecie chcieli się przeprawić tutaj. Nie mamy kontroli nad tym akwenem. Spróbujmy wysłać naszą pocharataną flotę, aby ich choć odrobinkę osłoniła. Czyli nasza flota nie prezentuje sobą żadnego zagrożenia dla choć odrobinkę zorganizowanego przeciwnika, ale możemy wysłać ich w roli eskorty tego konwoju. Nie powinniśmy mieć zbyt dużych problemów. Przynajmniej miejmy nadzieję. Opracujmy wreszcie spadochroniarze. Przydadzą nam się w przyszłości. Koordynacja wsparcia. To nas już dużo mniej interesuje. Doktryny morskie. A możemy opracować troszeczkę doktryn morskich dla naszych okrętów podwodnych, nawet jeżeli tych okrętów podwodnych w ogóle nie używamy. A więc Wenezuela stanie się naszym punktem wypadowym do ataku na Kolumbię. I jak wygląda status kapitulacji Wenezueli? A jeszcze Republika Dominikany będzie się tutaj trzymała, ponieważ nie mamy za bardzo jak się przeprawić. To będzie problematyczna wojna, coś czuję. Ale i tak chodzi nam tutaj o zdobycie przyczółka i możliwości w ogóle zaatakowania Kolumbii, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić przez Amazonkę. Zwyczajnie nie jesteśmy fizycznie w stanie tego zrobić. Wybijemy kilka dywizji amerykańskich. A wy gdzie? Bronić? I przejąć to miasteczko. Jeżeli przejmiecie to miasteczko, to oni skapitulują. I będziemy mogli atakować dalej Kolumbię. Która ma ile? Ma około 400 dywizji. Gwarantuję wam, że nasze dywizje są dużo lepiej wyposażone i przeszkolone. Przeciwnik nie ma tutaj z nami zbyt wielkich szans. Nie mamy skąd czerpać ropy. Cała ropa jest zmonopolizowana przez... No prawie, że zmonopolizowana przez... przez aliantów. Dobrze, a więc nasz atak na Kolumbię przez Wenezuelę przebiega nie najgorzej.
A jak wygląda kwestia bytności flot alianckich w obrębie Azji? Na razie widzimy tutaj tylko i wyłącznie konwoje. Nie widzimy żadnych flot, żadnych okrętów podwodnych, niczego, co mogłoby zagrozić naszym konwojom. Wobec tego autoryzuję desant na terytorium holenderskie. Chcemy przejąć te wyspy i odciąć aliantów od większości zasobów. Gumy, które mogą tutaj jeszcze mieć. Dodajmy jeszcze dywizję. Okej. Okay. Powinniśmy mieć wystarczające panowanie nad tymi akwenami za pomocą właśnie sił powietrznych, aby dokonać takich desantów. Rozejrzyjmy się dalej po świecie, gdzie znajdują się surowce, które będą dla nas jakoś istotne. Czy raczej pozbawienie których wpłynęłoby na aliantów. Kolejne drobne zapasy ropy, guma. Szczerze mówiąc, nic było jakoś absolutnie kluczowe. Będziemy mogli pobawić się właśnie w desant na Australię, Nową Zelandię i kilka innych tutaj alianckich włości. A w tym czasie nasza zmasowana obława powietrzna przynosi efekty. Wytrzebiliśmy już prawie, że jeżeli nie przeszło połowę sił alianckich pozostających na terytorium Morza Śródziemnego. Więc jak na razie odpukać wszystko idzie zgodnie z naszym planem. Chcemy zmusić Wenezuelę do kapitulacji. Następnie zaatakujemy Kolumbię. Być może wyślemy 2 albo 3 dywizje, żeby zajęły się Peru. Ile tam Peru ma sił? A, być może odrobinkę więcej. Z 5 dywizji wyślemy do Peru, aby zająć Peru. Uderzymy następnie na Panamę i rozpocznie się już walka z właściwymi siłami alianckimi, ponieważ te wszystkie państewka, które tutaj widzicie, lub niemalże wszystkie, tak, niemalże wszystkie z włączeniem Republiki Salwadorskiej, przynależą do aliantów. Więc będziemy mogli drogą lądową rozpocząć naszą ofensywę w głąb przez Amerykę Środkową, w głąb Ameryki Północnej. I miejmy nadzieję, że tą ofensywę skończymy dopiero pod Waszyngtonem. Jeszcze jeden pancernik. Dajmy sobie jeszcze jedną linię krążowników lekkich i jeszcze jedną linię pancerników. Oczywiście nie będziemy ich produkować jeszcze długo, 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 ponieważ większość tych linii jest po pierwsze uszkodzona, po drugie nie mamy ropy, aby to produkować. Tak więc dopóki nie wyprodukujemy większości tych rafinerii sztucznego paliwa, to nie mamy co o tym myśleć. Co prawda teraz wygląda na to, że produkcja floty jest naszym absolutnym priorytetem, więc możemy przerzucić naszą flotę na górę, aż
wszystkie nasze okręty będą otrzymywać wymaganą ilość. Wymaganą ilość ropy. A więc rzucamy je na samą górę listy produkcji. I oznacza to, że dla praktycznie wszystkiego innego zabraknie nam ropy. Ale przynajmniej odbudujemy naszą flotę. Szybciej będziemy w stanie rzucić wyzwanie flocie amerykańskiej, być może przyspieszyć cały proces. Bo wyobraźcie sobie, jeżeli alianci będą mieli na przykład po 50 dywizji, będą walczyli o każdą prowincję do ostatniej kropli krwi. Będzie to naprawdę problematyczne, aby się przebić tędy. Musimy mieć jakieś plany alternatywne. Musimy rozważać inne możliwości na bieżąco. Jak na razie odpukać, nasza armia zgniło zielona, a tutaj wygląda na to, że będzie w stanie szczęśliwie przepłynąć. Wenezuela skapitulowała, więc możemy zmodyfikować plany. Usuńmy wszystkie plany, jakie do tej pory mieliście. I rozrysujmy linię front. Wyglądać ona powinna mniej więcej tak. Waszym zadaniem jest zająć Bogota. Następnie kolejnym krokiem jest zajęcie portu. I ruszać na agresywnym cyklu. A tymczasem nasza flota zielona, nasza armia zielona, skoro już tutaj przybiła, to zaraz znów przejdzie na konwoje, których nie mamy, bo wszystkie nam zatopiono. I ta formacja na razie ma za zadanie utrzymać tutaj linię brzegową, a następnie uderzymy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z zapasami. Nie najlepiej, z tego co widzę. I spróbujemy uderzyć właśnie na Bogotę, Panamę i dalej już na kraje alianckie. Sądzę, że na razie tutaj 39 dywizji powinno wystarczyć, szczególnie, że będziemy bić się na tego typu obszarach, czyli jedna prowincja, szerokich na jedną prowincję. Więc nawet 15 dywizji by nam tutaj wystarczyło, te 24 są zapasem, który mamy na wypadek, gdybyśmy przebili się już do Meksyku, gdzie realnie będziemy w stanie użyć większej ilości dywizji. Sądzę, że powinniśmy tutaj robić następujące rzeczy: zwiększać ilość naszych baz morskich i robić wszystko, aby mieć jak najlepszą infrastrukturę. A więc te bazy morskie i ta infrastruktura mają być produkowane w pierwszej kolejności. Dzięki temu będziemy w stanie przerzucać tutaj coraz więcej sił i utrzymywać coraz więcej sił, dzięki czemu powinniśmy utrzymać impet na tarcie. Zobaczymy, jak się to potoczy. Dobrze, dalej rzućmy okiem, jak wygląda Afryka. Afryka ofensywa przybrała tutaj na sile. Sądzę, że moglibyśmy naszą niebieską armię
Ile tutaj mamy dywizji? Mamy 4 dywizje ledwie. Przydzielmy. Przydzielmy ich wszystkich tutaj i nakażmy im zatrzymać się dopiero, gdy przejmą całą tutaj całe zachodnie wybrzeże. I nie przestawajcie, dopóki nie skończycie tego. Tymczasem nasze siły atakujące na południe wydają się mieć przewagę. Nie musimy tutaj dosyłać większej ilości dywizji. Pozwólmy sprawom toczyć się w ich własnym tempie. Dalej spoglądamy, jak wygląda kwestia Azji. Tutaj też alianci nie mają żadnych, cały czas nie wysłali tutaj żadnych flot, więc więc nasze siły inwazyjne mają zielone światło, mają pozwolenie na przeprawienie się i zdesantowanie w momencie, w którym uznają to za właściwe, czy też raczej w momencie, w którym skończą te przygotowania. Możemy kazać produkować więcej myśliwców odrzutowych. Oczywiście one nie będą się produkować, ponieważ wszystkie nasze fabryki wojskowe przechwycone są stopniowo, niszczone, są stopniowo sabotowane. Coś tutaj próbowało się przeprawić. Wygląda na to, że były to jakieś dzielne konwoje alianckie, które zostały zatopione przez nasze patrole powietrzne. Jak wygląda kwestia naszej floty? Nasza flota dysponuje 4 lotniskowcami i iloma ogółem okrętami? No można powiedzieć, że nasza flota jest zdecydowanie, ma zbyt dużo lotniskowców w stosunku do innych okrętów. To może się okazać problematyczne. Na szczęście mamy już pierwszy pancernik wbudowany, grupę ciężkich krążowników, jeden krążownik liniowy weteran, który przetrwał poprzednią masakrę. Czyli nasza flota skupia się na osłonie lotniskowców. Mamy maksymalną ilość doświadczenia lotniczego, powinniśmy to wykorzystać. Wykorzystajmy to, aby zaprojektować lepszy myśliwiec odrzutowy. Sprawmy, aby był on zabójczą bronią. Maksymalna szybkość, zwrotność i atak powietrzny zostały tutaj znacząco poprawione. Zapiszmy tą wersję Orła i zamieńmy wszystkie te nieprodukowane myśliwce odrzutowe na myśliwce nowszej klasy. I sądzę, że możemy tutaj zwiększyć produkcję tychże myśliwców, czy rozpocząć ogółem produkcję tychże myśliwców kosztem piechoty, sprzętu dla piechoty zmechanizowanej, którego mamy, szczerze mówiąc, tonę. Oczywiście ta produkcja będzie minimalna ze względu na to, że z prostego względu na to, iż nie mamy ropy, ale myśliwcy nie potrzebujemy ropy, więc można powiedzieć, że dużo, dużo lepiej to wychodzi. Myśliwcy odrzutowe nie potrzebują ropy. Potrzebują za to wolframu. Czyli bardziej opłaca nam się teraz przestać produkować, zamienić wszystkie nasze myśliwce na myśliwce odrzutowe, ponieważ dzięki temu zaoszczędzimy ropę, której nie mamy.
tak więc wszystkie nasze myśliwce, które nie są myśliwcami floty, zamieniamy na myśliwce odrzutowe. Dzięki temu zaoszczędzimy dość sporą ilość ropy. Dobrze, że to zauważyłem. Da nam to całkiem solidną różnicę. Ta różnica da się odczuć, jeżeli chodzi o ropę. Teraz potrzebujemy tej ropy o 200 jednostek mniej. Czyli w przeciągu, powiedzmy, 2 lat, przy założeniu takim, że nie uda nam się USA jeszcze podbić, to jest założeniem pesymistycznym, będziemy mieli wystarczającą ilość ropy, aby produkować wszystko, co sobie zażyczymy, ponieważ, przypominam, budujemy teraz olbrzymie ilości rafinerii sztucznych paliw, syntetycznych paliw. Niech czas się tutaj toczy. Otoczyliśmy, wybijmy te kilka dywizji przeciwnika. Zobaczmy, jak wygląda kwestia zapasów, zasobów. Nie najlepiej. Pracujemy nad tym, ponieważ pracujemy nad tym infrastrukturą, ale jeszcze przez dłuższy czas będziemy mieli dość spore problemy logistyczne. Ale tego należało się spodziewać. W końcu walczymy w Ameryce Południowej. Atakujcie, nie ma przecież tutaj nikogo. O, właściwie możemy wysłać naszych ludzi, 4 dywizje. Spróbujcie przejąć ich stolicę. Nie, to jest głupi pomysł. Otoczą nas i zniszczą. Spróbujcie zacząć pchać w dół zwyczajnie. Czyli nasza piechota zmotoryzowana zajmuje się atakiem, podczas gdy dywizje współczesne dywizje pancerne stoją w obwodzie, ponieważ nie mają wystarczająco zapasów, aby tutaj się przemieścić. Kolumbia tutaj odrobinkę samego siebie na dudka wystrychnęła, ponieważ wysłali swoje siły. Wysłali swoje siły w dół, aby nas atakować, a my tymczasem obeszliśmy ich dookoła, atakując sąsiedni kraj. Rzućmy okiem, co możemy tutaj jeszcze poprawić. Doradca polityczny, książę terroru. Ponieważ mamy problem z właśnie sabotażem. I projektant wyposażenia piechoty. Projektant artylerii, powiedzmy, ponieważ artylerii jeszcze nie opracowaliśmy do końca. Jeżeli będziemy chcieli badać artylerię, możemy przyspieszyć ten proces. Chociaż nie ma to już żadnego znaczenia. Jak widać tutaj, wybijamy już ostatnie okręty, które alianci byli w stanie wystawić na basenie Morza Śródziemnego. Tym samym sądzę, że możemy zacząć tutaj planować przejęcie resztek ich portów. Gdy tylko te resztki ich floty zostaną całkowicie unicestwione. Kolumbia powinna upaść lada dzień. Rzućmy okiem, jak to wygląda. A na 69% są? Dziwne. Przejęliśmy wszystko, co się liczy w ich kraju. A oni jeszcze nie chcą kapitulować. Cóż. Zaraz spróbujemy
spróbujemy wyjaśnić z nimi tą sytuację. A wyjaśnimy ją raczej skutecznie i prosto, zwyczajnie pozbawiając ich całego terytorium. Będzie to najszybsza i najbardziej skuteczna. Najszybszy, najbardziej skuteczny sposób wyjaśnienia tej sytuacji. Wybijcie to siłę. I wróćcie na tą linię. Dobrze, moi drodzy. Przekroczyliśmy limit tego odcinka. Muszę bardziej uważać na to, ile czasu mi te odcinki zajmują. Jakoś je ustandaryzować, ponieważ ciągną się wszędzie od 24 do 40 minut. Będę nad tym pracował. A w przyszłości ta seria jest serią eksperymentalną. Mimo wszystko chcę zobaczyć, co robię źle i jak to poprawić. Dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.